Tak.
się przysnęło, co? Niestety. Pora już wstać. No podnieś swą główkę, otwórz te oczka, te piękne, błyszczące. I jak? Dobrze spałeś? To wszystko to tylko fazy snu. Nie rozumiesz? Pozwól, że ci wyjaśnię. Otóż znajdowałeś się w fazie REM, a to wszystko to tylko słodki sen. No, chyba nie myślałeś, że naprawdę widziałeś te minionki. Czy ta farma, gadająca róża, czy wojna na miecze świetlne była prawdziwa. Głupiutki. No i co z tego, że czasem pojawiały się koszmary? Lecz czy były one aż tak przerażające? Skoro dobrze wiesz, że to wszystko to tylko twoja wyobraźnia, twój sen, twoja fikcja. To nie był sen! Kto to powiedział? To pewnie tylko moja wyobraźnia. Ej, ty śpisz? Powiedziałam ci, że nie masz spać! No wstań! Mówiłam! Koniec tego dobrego! Wczoraj księżyc po raz ostatni powiedział ci dobranoc! Dlaczego nie złaś słońca, kiedy każe ci wstać? No wstań! Dlaczego ty teraz grasz? Mówiłam ci, że nie masz teraz grać! Bardzo serdecznie witamy wszystkich gości, absolwentów, uczniów i nauczycieli 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Chorzowie oraz rodziców i przyjaciół szkoły. Dzisiaj spotykamy się w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie na zakończeniu 35. Festiwalu Teatralnego. W tym roku jest to szczególny dzień, ponieważ obchodzimy dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Teatru. Dzień Teatru ustanowiono w czerwcu 1961 roku podczas 9. Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Jego ustanowienie zaproponował Arvi Kari Vima, prezydent fińskiego Instytutu Teatralnego. Dzień obchodów ustalono na 27 marca w rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony corocznie przez ponad 100 narodowych ośrodków Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na całym świecie. Nasze świętowanie teatru nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi wspierający, którymi są. Prosimy o jedno klaśnięcie po każdym z wymienionych. Biblioteka Śląska, Felmet, Miasto Ogrodów, Instytucja imienia Krystyny Bochenek, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury Batory, Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego, Włoska Robota, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Opera Śląska, Strych Escape Room, Kino Kosmos, Muzeum Chodnictwa w Chorzowie, Loft Escape Room, Miasto Chorzów, Aneks Chorzów, Wisi Neon, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Laser House Katowice, Bytomskie Centrum Kultury Becek, Elmak Chorzów, Adam Migdał, Pizzeria pod drewnianym bocianem w Chorzowie, Owocowa Drukarnia, Wydawnictwo Sonia Draga, TVP3 Katowice, Usługi Elektroinstalacyjne Matuła, Czas na Party, Alba Polska. Wielkie podziękowania kierujemy do Chorzowskiego Centrum Kultury, które pomogło nam w realizacji dzisiejszego wydarzenia.
Teraz nadszedł czas na punkt kulminacyjny naszego snu oraz powód, dla którego dziś się tu spotykamy. Czyli ogłoszenie wyników festiwalowego starcia, a przedstawią je wasze najgorsze koszmary, które codziennie oceniały wasze spektakle, czyli nasze kochane jury, w którego skład chodzi Martyna Fras, Jeremy Piwon i Maciej Słupik, Karol Latos, Natalia Święczek i Krzysztof Oleś. Zapraszamy na scenę. Dzień dobry, w ten piękny, cudowny, wiosenny dzień. Było mi niesamowicie przyjemnie obserwować Batorego w te dni poprzedzające ten dzisiejszy. Tak stoimy tutaj w gronie właśnie koszmarów. Ja mam w ręce kopertę, która została zamknięta około godziny 1:30 dzisiaj w nocy z werdyktem. I ponieważ obok mnie stoją wyśmienici jurorzy, to ja już będę dzisiaj tylko hostessą podającą odpowiednie wyróżnienia. Karolu, przekazuję ci mikrofon. Dziękuję. Ja kontroluję, czy rzeczywiście koperta była zamknięta. Była. Kropelką było zaklejone, dla pewności. Panie i panowie, zaczynamy od kategorii pierwszej, kostiumy. W tej kategorii jury zdecydowało przyznać wyróżnienie dla spektaklu pod tytułem Kociołek albo chmurka, klasy pierwszej. Zapraszamy reprezentantów. Natomiast pierwsze miejsce w kategorii kostiumy zdobywa spektakl Ostatnia usługa. Najlepszy plakat zdecydowaliśmy, że przyznamy wyróżnienie dla spektaklu Ja, reżyserii Amelii Mazur i Rozgowskiej. Pierwsze miejsce w kategorii najlepszy plakat przyznaliśmy spektaklowi Wieniec. Trzymaj mi mikrofon. Ja teraz zrobię coś dziwnego. Ludzie będą zdziwieni, co tu się dzieje. To jest taka specjalna nagroda, która zostanie wręczona w przyszłym tygodniu, kiedy pani Ewa Nowożyn-Pilch wróci z wyjazdu naukowego i wręczy specjalną swoją nagrodę za twórcze wyklejanki w maseczce teatralnej. A co więcej jest na tej kartce, to pewno okaże się w przyszłym tygodniu. I idziemy dalej.
Dyplom w kategorii muzyka. Za zdobycie... Co? Dyplom za zdobycie trzeciego miejsca w kategorii muzyka. Umiejętności. Otrzymuje klasa. Pierwsza B. Jury przyznało drugie miejsce dla Magdaleny Gierek za spektakl Mały Książę. Pierwsze miejsce w kategorii muzyka dla spektaklu Wieniec. Kategorii choreografia dla spektaklu pod tytułem Z rodziną dobrze, tylko na zdjęciach. Julia Kubera i Nikola Gołębiowska. Pierwsze miejsce w kategorii choreografia dla spektaklu Sarurs po naszemu, dla zakończenia. Nagroda uczniów. Przetrwało głosowanie. Nagroda uczniów dla spektaklu pod tytułem Wieniec. Thank you.
Wyróżnienie w kategorii scenografia postanowiliśmy przyznać spektaklowi Star Wars po naszemu. Zapraszamy Julię Jasińską. Jury przyznało jeszcze jedno wyróżnienie w kategorii scenografia i ono trafia do klasy pierwszej B za spektakl Cele Wyprawa. Natomiast miejsce pierwsze w tejże kategorii, najlepsza scenografia, została przyznana spektaklowi Four Keys w reżyserii. Scenariusz. Jury zdecydowało przyznać wyróżnienie dla spektaklu Wieniec. Emilii Piasecki. Brawo. Po burzliwej dyskusji pierwsze miejsce w kategorii scenariusz trafia do spektaklu Tytuł. Sonia Nadgórzańska i wręczyć nagrody w kategorii reżyseria, to niech tak będzie, Natalia. Dobra, no potem ty. Nie jest wcale łatwo zorganizować grupę uczniów, szczególnie jeśli pochodzą z różnych klas, dlatego wyróżnienie w kategorii reżyseria przyznaliśmy spektaklowi Tytuł i Soni na górze.
jest jednak coś więcej niż tylko organizacja uczniów, to też poprowadzenie swojej wizji od początku do samego końca. W związku z tym miejsce pierwsze w kategorii reżyseria trafia do Magdaleny Gierek. Teraz niektórzy jurorzy zejdą ze sceny. Natalio, przytrzymaj mikrofon, bo to jest kolejna karteczka, którą muszę zgnieść. Karteczka przypominajka. Jurorzy postanowili, każdy z osobna, przyznać swoje nagrody. To co, od której strony zaczynamy? Idziemy. Martyna. Nagroda specjalna od Martyny Fras za dojrzałe przedstawienie problematyki presji społecznej dla Amelii Mazur i King. Nagroda ode mnie trafi do dwóch osób, które uważam, że były świetnie przygotowane, ale niestety z powodu problemów technicznych nie mogły się zaprezentować tak, jakby chciały, a w dodatku były świetnymi reżyserkami, więc nagroda ode mnie trafia do Oliwii Klinkę i Karoliny Strzelec za koncert uczniowski i żeby długo i szczęśliwie. Rzecz, która łączy, ja wiem, no tak naprawdę tworzy, może nie łączy, a tworzy grozę. To jest po pierwsze czerwony długopis, czyli to już groza, bo to takie belferskie, a po drugie z napisem Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Czyli groza podwójna za wywoływanie we mnie grozy. Chciałbym wręczyć nagrodę Magdalenie Licznar. Zaraz zobaczymy, czy Magdalena będzie. Najbardziej groza we mnie się pojawiała w spektaklu For Kiss. Poruszyć trudne tematy wcale nie jest łatwo na scenie. Trzeba to umieć zrobić z finezją i subtelnością. Jest pewna osoba, która to robi w sposób mistrzowski. W tym roku powróciła do Batorego zaznaczyć swój styl reżyserski. Chciałbym wręczyć moją nagrodę dla Emi Marondo. Lat. Jest to pewien, może legendarny już przedmiot w historii Batorego. Proszę, to jest zdjęcie. Były dyrektor szkoły. Niech służy. My jako duet jurorski długo się zastanawialiśmy przez cały ten festiwal. Szukaliśmy kogoś, kogo moglibyśmy mianować następcą naszej skromnej funkcji w tej szkole, dbanie o atmosferę na korytarzu i inne takie rzeczy. No i znaleźliśmy. Osoba, którą wyczytamy, bardzo prosimy, żeby wyszła
i zostanie pasowana na kolejnego szefa Batorego. Bardzo prosimy na środek. Kaczego? My go nazywaliśmy przez cały festiwal Ludwiczkiem. Czyli Michał Klyta. Jest obecny? Wielkie brawa! Szanowne jury postanowiło w kategorii najlepszy aktor na zdobycie trzeciego miejsca w tej kategorii przyznać nagrodę dla Karola Kluczewskiego. W kategorii najlepsza aktorka jury postanowiło przyznać Karolinie Strzelec za spektakl Ostatnia usługa. Drugie miejsce w kategorii najlepszy aktor. Szanowny jury postanowiło przyznać dla... Nie śmiejcie się. Dominika Szpanki w spektaklu. Najlepsza aktorka dla Magdaleny Gierek za spektakl Niektórzy lubią poezję.
Najlepszym aktorem tegorocznego festiwalu zostaje Patryk Mazur za rolę spektaklu. Najlepsza aktorka, a w zasadzie zespół aktorski, otrzymuje Emilia Piasecka, Łucja Strzoda, Eliza Machon, Maja Jarzyna oraz Emilia Mazur za spektakl... Amelia Mazur za spektakl Wieniec. Postanowiło przyznać dodatkową kategorię, jaką jest odkrycie festiwalu. I ta nagroda trafia do Nikoli Łaskarzewskiej. Przeszliśmy tym samym do kategorii debiut. Pierwsze klasy wiercą się niecierpliwie. Trzecie miejsce zajmuje klasa pierwsza F, kociołek albo chmurka. Tak, zapraszamy reprezentantów klasy. Troszkę ich więcej, bo ciężkie jak... No, biegną z balkonu, więc zaraz pomogą postaci w rogach. Proszę Państwa, my tak naprawdę nic nie widzimy tu na scenie. To jest dosyć zabawna sprawa. Mamy przed sobą ściany światła. Ale mamy informację, że ktoś biegnie. Biegną. Już są pod urzędem miasta. Biegną. Są. W kategorii debiut idzie do klasy pierwszej C za coś się ogarnia. Łatwiej.
chwilę, na którą pozostałe cztery klasy czekają z ucierpliwieniem. Pierwsze miejsce w kategorii debiut. Za spektakl z rodziną dobrze tylko... On też tam grał. Jako hostessa powiem tylko, że przed nami zostały wyróżnienia w kategorii spektakl i Grand Prix. No to ja oddaję mikrofon Karolowi. A ja Maćkowi. A ja Jeremiemu. Nie. Dobrze. Wyróżnienie dla spektaklu Mały Książę w reżyserii Magdy Gierek. Życzymy dalszych sukcesów. Też tak piszę. Jest napisane. Trzecie miejsce w kategorii najlepszy spektakl. Jury postanowiło przyznać spektaklowi ostatnia usługa w reżyserii Karoliny Strzelec i Patryka Mazura. Przyznaliśmy dla spektaklu pod tytułem Tytuł w reżyserii. Pierwsze miejsce w kategorii najlepszy spektakl zdobywa Wieniec w reżyserii Emilii Piaseckiej i Łucji Strzody. Nagroda 35. Festiwalu Teatralnego dla spektaklu pod tytułem Wieniec. Nie tylko w gazetce, ale też.
Jeszcze raz wielkie brawa! Zrobiliśmy przed chwilą krok do przodu, to teraz będziemy się, drogie jury, a nie, my się wycofamy trochę. Pozostaniemy, ale wycofani. Zbliżamy się do końca i pragniemy podziękować za pracę, za poświęcony czas oraz wspaniałe werdykty naszemu jury. Zapraszam. Siło brawa. Jeszcze raz wielkie brawa. Również naszemu patronowi, pani Annie Wiśniewskiej-Szopie oraz panu Adamowi Migdał. Zapraszamy na scenę pana Adama oraz Dominika Brzuzowskiego w zastępstwie za panią Annę. Znamy już wyniki debiutów, ale wiemy, z czym wiąże się taki występ. Dlatego chcielibyśmy również wręczyć nagrodę pocieszenia dla klasy A, B oraz E. I zapraszamy przedstawicieli na scenę. Teraz zapraszamy na scenę Anię i Natalię.
Chciałybyśmy zaprosić na scenę przedstawiciela klasy 2A i 2B jako organizatorów 36. festiwalu. Pragniemy przekazać wam nasze dziecko. Wyśpijcie się dobrze, bo przed wami bardzo ciężka praca. Zanim się rozstaniemy, ostatnie, wielkie brawa dla organizatorów tego całego zamieszania. Przed państwem Natalka, proszę o muzykę, Joe, Dominik, Kuba, Dorota, Judyta, Martyna, Karolina, Alan, Martyna, Kinga, Emilka, Kacper, Milena, Matylda, Lena, Amelka, Ania, 18. Martyna, Natalka, Ania, Hania, Wiktoria, Zuza, Gocha, Ela, Emilka, Borys, Emilka, Laura oraz Julia, Marta, Martyna, Maciej, Kajeta, Julia, Zosia, Aleksandra, Paulina, Natalia, Hania, Marcel, Paulina, Irena, Oliwia, Marcin, Szymon, Tobiasz, Tomek, Magda, Martyna, Patryk, Katarzyna, Maja, Natalia, Magdalena, Martyna, Ola, Agata, Kinga, Klaudia, Nikola. Jedna brawa dla organizatorów. Dziękujemy wam bardzo. Chciałybyśmy paniom bardzo podziękować za całe wsparcie i pomoc okazaną w trakcie organizacji tego wydarzenia. Tutaj mamy dla pani mały upominek. Mamy nadzieję, że się spodoba i jeszcze raz dziękujemy. Ja to widzę, że kwiatki. Po lewej, nie? Dobry, ja bym z tych. Ma chyba, że